Siemanko, dzisiaj jesteśmy u Stacha. Siema. Stachu tu szykuje. Ja szykuję klemy, będziemy robić akcję nawozy. No nie dzisiaj, ale przygotowania. Przygotowanie pod nawozy. Kupiliśmy sobie akumulatorki dwa. Naładowane już w pełni. O. Będziemy palić ruska po zimie. Tak jest. Ile? 2 miesiące na pewno nie było odpalane, a nie 3. Więcej, nawet w grudniu. Jakoś. Grudzień, no. Grudzień ostatnio odpalane. No, a mamy marzec. Nic nie było ruszane. Mamy marzec, także zobaczcie ile kurzu się nazbierało. Kurna. Nawet i koty spały na siedzeniu. Koty spały na siedzeniu i jest sierści jak nie wiem co. Brudne. Tak, jedziemy dzisiaj. Akcja przygotowanie, czyli wyciągniemy leja. Przyczepkę. Przesmarujemy. Tak jest, przyczepkę wyczyścimy, pozbieramy. W środę, poniedziałek. Poniedziałek, godzina 5:30. Jak będzie piękny wschód słońca, to będą takie nagrania z drona. Jak rusek siądzie, to takie nagranie. To od razu linkę trzeba wziąć. No do 60 weźmiemy. No. Zrobimy, ładujemy nawozy na przyczepkę, żeby nie jeździć tutaj z powrotem do bazy. Tylko ładujemy na przyczepkę, bach, bach, bach. Bo ma być mroźno, a potem od czwartku mówią deszcze? Tak, ma być. Od czwartku deszcze już nie wiedziemy. Teraz jest dość mokro, patrzyliśmy dzisiaj rano, patrzyliśmy tutaj u mnie za stodołą. W cieniu, gdzie ziemia jeszcze nie odmarzła, bo to elegancko, twardo, dałoby się wjechać. A tam, gdzie już słońce zaczęło świecić, no to już po prostu lepiej. To było już po 11 godzinie. Tak, no to już wtedy było widać, że jest że robi się taka ciapa. No. Jakbyśmy zaczęli o 5:30, albo jak już akurat wtedy jest słońce wstaje. No, to byśmy może coś posiali na tych mokrzejszych kawałkach. Nie, to wszędzie dziabniemy. Zobaczymy, no jak to widzę. Nawozu napakujemy, także co? Bierzemy się za montaż akusów. Zobaczymy jak będzie kręcił ruski maszyna. Wladimir T25, 31 koni mechanicznych. Z tabliczki znamionowej, tak jest. Nie było, że 25. A ile pierdolnał na zawał, jak zobaczyło co ciągnie, nikt tego nie wie. No, po remoncie. Dobra, to konie wróciły. Wróciły do stajni. Wróciły do stajni, z wybiegu. Z wybiegu, tak jest. Także teraz czas na reklamę. Przejechało daleko. I tu go postaw. O! O i gites. I teraz suniemy. No. I cacy. Siedzi. To tylko trochę otworzymy. Baza lęką. Nie dociągaj do końca. No dobra. Dyszka? Masz dyszkę? No. Ty. Pieszku. Pieszku. Ty. Obraca śrubka. Spokój. Nie chcę puścić dziecka. Ale mordeczka. To podpompować. Akusy założone. Ładuje ciśnienie. Ładuję kompresję na pierwszy strzał. Ale pójdzie siła. Gówno mało co bije ta pompka. Słabe te pompki teraz, nie? No. No, przelewa. Dobra, pakuj się i pol de godzinę. Czekaj jeszcze. Pach, 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 olej pach. Trzeba sprawdzić, bo może pach, pach. Gdzieś zniknął. Zniknął przez ten. Kroki. Co to? A co to? No, olej jest. Jest? Wasz ponad stan. Piękna sprawa. A ja. Czyli do... Nie bierze, tylko daje. Nie masz to. Jest dobrze. Pal to. Ale zagada? Jak myślicie? Zagada czy nie zagada? Zagada. 60 zagadała ostatnio. Ona stała w garażu, a te stoi, wiecie, pod wiatą tutaj, nie? Świeca kontrolki. Błyszczą się, żnią śleptera od nich. Z chwila prawdy 3 akumulatory dadzą radę. Jak to się paliło? Jak to się uruchomiało? Damy mu grzanie świec. To zaraz ładuje akumulatory. Albo pozwija do instalacji. Czekaj chwilę. Grzeje, nie, ogień. Pali! Zamykanie trzeba naprawić. było, 3 miechy stało i odstrzała. No nie, zagrzał i do świecę, trochę zwinęło instalację, ale jest dobrze. Musicie trochę odpowiedzi, bo będzie chciał się na pewno zapowiedzieć. No tak, nie to robot stała, wszystko to jeszcze... Dobra, elegancko. Przed odpalony, zamykaj te wiaty, bo wieje. Otwierasz? Przecieków nie ma, no wiadomo, tu się trochę poci, a to norma. Całe 2 konie, całe 31 koni. Tak jest. Płyn jest, także będzie działać. O panie, ale zastało. Jedną ręką nie da rady. Lewą ręką. Jest co nerwy? A tam nie ma. Ile się tam wlok? Cały zbiornik? Jeszcze 6 litrów. No, nawozy obskoczone. Nawozy jeszcze zostanie 20. Jeszcze na sianokosy zostanie. Jeszcze do sianokosu będziemy na terapię jeździć. No bo bronami będzie śmigał przed siebie jakimiś i coś i tyle, nie? Także jest dobrze. O, zobaczcie. Intercooler. A tu jeszcze tylko turbinkę trzeba i miodzia, nie? Tak, turbina i ale wychodził. Także jest dobrze. Zamykaj kabinę. Bierzemy, podpinamy przyczepkę, teraz lecimy wysifrować ten, jak to się mówi? Rozsiewacz. Rozsiewacz wyciągniemy tam, ale i tak nasypiemy do niego nawozu, to go postawimy ładnie. Nie wiem, czy to będziemy zasypywać? Albo w poniedziałek rano. Albo rano to zasypiemy już. Jedziemy tam do stodoły. O, z zasypanym od razu, żeby nie walić się, nie? I co? Dobra. Chyba nie zbryli przez noc. No co ty, no gdzie? A skądże? No dobra. Dobra. Tatra była, ale już się zmyła. Stał posprzątał Tatrę. To jest sianokosów. Albo ze żniw? Cholera wie. No, jesteśmy. Oczywiście trzeba włączyć sprzęta. Deszko go do góry. Będzie. Kurwa, ten stolik muszę wywalić. Atakujemy na styku. Nie dajemy mu jeszcze, bo zimny. Nowe akusy to kurwa, powiem wam panie i panowie, że siła razy gwałt. Trochę pływa, bo trzeba powietrze dopompować, aż się dziwnie jeździ. Aż się dziwnie jeździ, kurde. Opa. No, strumyk w idealnym miejscu ustawiony. Słoneczko świeci. Roki lata z nami. Jedziemy. Bitkę i zjedziemy z bitką. W 60 gra lepiej, powiem ci szczerze. No ja wiem. O kurde, waży to. Tyś zrobił konstrukcję? Kurwa, spawy były. Gdzie to? Spawy nie puściły, no tak. No nic nie puściło, tylko to, trochę ten profil. To jakbyś zrobił inne, to by wytrzymało. To byś można poprawić to, wyspawać i wiesz. I... Można, no na pewno trzeba poprawić. A tu już ruda wpierdziela. Co? Tu ruda po kątach wpierdziela, mogłoby trochę wiesz, wygiąć, nie? Kurde, za wysoko się tego nie podniesie, chyba że się go rozkręci trochę. Czekaj. Na razie się go rozkręci. Zestaw kuźba. Co nie idzie? Wiesz dlaczego nie idzie? Bo ruda. Nie ruda, poczekaj. Nie, nie pchaj, bo to szkoda tego roboty. Patrz. Aha. Woda była w środku, się nalała i rozsadził ten. Także... Ninja. Ja także... Nie. Także zostaw, na razie... Młotkiem trzeba pierdolnąć. Zdrowy wydech! Ale idzie! No jechali, ale szedł po tą górę! A jak? Dobry wygar miał! Musi mieć! Dobry wygar miał, jak żeśmy szli! Panie Lux! Dobry jest! Skała? Decha! Skała! A pokaż. Ale nie, to rzuć go tu na wierzch, to on się oddaje. O kurwa mać. Batonik. Batonik. Tego to ładnie zrobiło. No tu jest. Dobra, to tego doteguję. To jest elegancko. Tylko tu po brzegach. Kurwa, chłopie, luks. To akurat go dacie tu i będzie. O, i jeszcze raz i do tyłu. Łap się tam pierwszy. Cóż tego teraz wysja, później znowu go zmrozi. Łapie i chuj. W nocy jak go na to przyszedł. Nie ma to jak pomoc Ukraińców. Tak. Daj no tym workiem, jedziemy go raz. Przynieś tę rurkę z gwintu. Nie, bez gwintu. Gdzieś będzie bez gwintu. Łap te. Dawać kurda, nie zagadanie wam płaca, nie. No 8, 6. Latają te worki jak... Wyrzucałem. Ukraina bez gwintu. Tak. No. O, jak dobrze, jak dobrze. No i gicior, panie. Dają tę rękę. Masz. Nie zgają się łapy w tych wodach mokre. Gdzie to? Co? Gdzie to taka masa, to co? Nie no, ślizgają się łapy, no bo mokre. Gorzej będzie... Nie szmarować. Bazylin. Nie używam takich rzeczy. Dobrze jest. Miał gdzieś waworki chyba ten kurs. To? Dwie palety są zagadane, jakie dwa worki? Ja się tak oszukał. Ja muszę iść, bo nie mam kaszu. Gdzie pan szedł? Tam. Na płocu. Na płocu. Batonik. Ten batonik. Batonik. A to weź, a najwyżej to ile tutaj jeszcze zostanie? Bo trzeba by zostać... Tu jest tylko trochę dobry. To tu rzuć go na górę i tyle. O. Przygotowania znowu skończone. Tak. Przygotowania skończone. Zobaczymy. Jeszcze linkę trzeba wrzucić. W razie czego? Nawiniemy. 60 trochę ogarnąć, żeby wyjechała w razie, bo jeszcze jest w trakcie modernizacji. Tak, elektrykę zepniesz i tam pedał sprzęgła i tyle. No, no. Podłoga to tam ciul. Zakręcę będzie w razie śrubki. W, z drogi, ciach ją. Tak, linka jest, testowaliśmy, wytrzymuje. Teraz blokada jest zrobiona na 2 koła, bo wcześniej nie chciała za bardzo załapywać. To teraz tak wyregulowałem tam te dźwignię. I co, no trochę zostało, to wsypiemy do leja. Trochę jest na bitce, na pierwszą dawkę. Jeszcze co, no posiejemy tam, gdzie są mokre pola. Może się uda wjechać, a te suchsze to już się jakoś pomału zrobi. Zostaną kawałeczki, te hektarowe kawałki. Tak, zobaczymy jak to tam załatwimy. Ciekawy jestem. I pójdzie. Bo zostaje tu 1, 2, 3 pod lasem. No. 4. No. No, 4 kawałki. No i będzie. A potem szybko do mnie. Tak, i u ciebie rozsiejemy. U mnie rozsiejemy, 700 kg jest u mnie na hektar 80 i będzie git. 400 na hektar daje pierwszą dawkę, zobaczymy jak to będzie. Jak się da wjechać oczywiście. No nie, no może jak zmarznie, jak zobaczymy. To dzisiaj, bo przecież 10. Albo w poniedziałek, albo w środę, tak? 10, tak. 10 godzina dzisiaj była. 0 stopni, 2 godziny i w cieniu taka skorupa była, że no. Także nie ma co czekać. Będziemy może damy radę, może się uda. A nawet jak się delikatnie się wiedzie, że koła się zapadną to i tak będzie płód, bo 1,5 tygodnia później ma padać deszcz. No właśnie, ma być to wtedy to już dopiero w kwietniu. To już dopiero w kwietniu na drugą dawkę będzie ciężko wjechać. Nie mówiąc, że tam jeszcze oprys na grzyba trzeba dać. To będzie trzeba już wtedy sypać na 1 dawkę wszystko. No ja dam tylko chyba 1 pierwszą grzybówkę zrobię i tyle. I skracanie więcej nie daje zabiegów. Bo rok temu mnie dużo kosztowały zabiegi na chwast, bo 3 razy odstraszałem. Masakra była, bo nie chciało to ruszyć, wiesz. No wiem, na jesień... zobaczymy, no ja to mam na razie opryskane jest jesienią, zobaczymy jak będzie. Także mam nadzieję, że się Ci nie podobał, Stachu też ma nadzieję. No też mam taką nadzieję, zobaczymy co będzie w poniedziałek. A 5:30. Staniesz? No jak? No to ja myślę. O 5:00 miało być, teraz jest 5:30, bo kawę będzie pił. Dobra, 5:00 może być, 5:00, nie ma problemu. Dobra, to tyle w temacie. Kończymy i to ja wstanę i zobaczę jaka jest temperatura, jak będzie gówniana to śpimy dalej. Tak, ja też wyjdę, zadzwonię, sprawdzę. Sprawdzę szczujność, za słaba. Tak, i kim ma dalej. Dobra. Także co, to odcinek dzisiaj sobota, jutro niedziela, jutro odcinek do rosołku. Tak. Także... oglądajcie, komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Tak jest. I do następnego. Akcja na woz następna, będzie grubo. Yo.